Jesteśmy Linia Mysia. Jesteśmy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No, tu otworzył tę bibliotekę papież. A kto? Linia Mysia. Warszawa. Katolicka. Stara. No i co to dało? Jak oni się tak gapią, jak szpak w gnat, jakby dokuczyć. Tak jak w czasie Jezusa, wiesz, gapią się, jak na Jezusa się gapią. Jaka to linia się gapiła na Jezusa? Linia myśli. I rechodupstwo. A że ciebie znają, bo ty jesteś najmądrzejsza ponoć z całej wsi. Jeżeli tak, no to śmierć. I tak było z Jezusem Chrystusem. Zresztą Biblia sama mówi, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać Go na urągowisko. I oto przykład, podaję przykład, że znają Ciebie, a tak jak na przykład Warszawa katolicka dzisiaj myśli. Warszawa, jak myśli katolicka. A, tato z naszej wsi, my ją znamy, to ona. Albo to On, no bo to wiadomo, że Jezus Chrystus to On, z naszej wsi, my znamy, czyli tak, światłowodami podejść człowieka, że my go znamy i wtedy jak powiemy, czy prawdę, czy kłamstwo, to będzie prawda po naszej stronie i tak było w przypadku sądów Jezusa. A czy może co dzisiaj się zmieniło? Nie bardzo.